Tak. Tak, Panie Boże. Coś strasznego się ze mną dzieje. Umysł mi opętała. Serce szarpie do złego namawia. O niczym innym nie pozwala myśleć. Jezu. Odpędź ode mnie szatana. Nie pierwsza żona, która za porywem serca, za zmysłami, kobieta nieraz rozum traci. Ten nauczyciel, przystojny, mądry, teraz ja muszę zrozumieć wszystko. Cały ten świat zrozumieć z całą tą jego złożonością. Tylko ciężko pojąć, wybaczyć, uznać, rozgrzeszyć. Nie na moje to siły. Za głupi jestem. Za zwykły. Rózgami niewierną wysiekać i z domu wygnać! Tak byś to zrobił i uciekła jego ranny. O, tak jak to robili twoi żołnierze z kajdamatami. No palią żywcem nabić. Skąd wiem, jak to szło? Kitowicz to dobrze opisał. Czytałem i umiałbym to zrobić. Egzekucja ta szła takim sposobem. Obnażonego kajdamakę położyli na ziemi na brzuch. Mistrz, albo który chłop sprawny do egzekucji użyty, naciął toporkiem kupra zaciesany pal ostro z jednego końca i wetknął w tę jamę, którą gnój wychodzi z człowieka. Założył parę wołów w jarzmie i tak z wolna ciągał kajdamaka na pal, rychtując go, aby szedł prosto. Założył parę wołów w jarzmie, bo już oczywiście, kiedy było wiele osób do egzekucji, a mało palów, to podnosili pal do góry i tak wkopywali w ziemię. Jeżeli pal wyszedł głową albo karkiem, kajdamak prędko skonał. Lecz jeżeli wyszedł ramieniem albo bokiem, to żył na palu do dnia trzeciego. Czasem wołał koryłki, to jest gorzałki. I wyobraźcie sobie, pił podał. To by było ciekawe. O, tak byś to zrobił, im ćwietmanie korony. No. Ale XX wiek się skończył. A ja słaby, niepewny. Panie Boże, sam wiesz, jak cierpię. W twoich rękach mój los. Jezu Chryste, przecież są teraz właśnie ze sobą. Czuję to. Na pewno są. Nie. Nie myśleć, nie widzieć tego. Słyszałeś? Słyszałeś? Wszyscy wiedzą o moim pohańbieniu. Jezu. Objaw swoje zmiłowanie i ześlij ją. Poradziłeś sobie z moją duszą, że już jakby jej nie było, no to teraz tylko to samo z ciałem.
jeden mały wysiłek. Błagam Cię, Boże, w trójcy jedyny. Dzisiaj życzyłem jej śmierci. Zdechnij. Mówiłem w myślach. Zdechnijcie oboje. No to przecież grzech straszny. Już od dawna samą potwornością żyję. Najpierw sobie wyobrażam, jak on to robi. Kochają się. W łóżku, na łące, wszędzie! Jezu! Nie mogę! Bo zaraz przyjdzie to drugi, jak mnie oboje błagają o życiu! Wchodzę niespodziewanie. Nie zauważyłem. Na wykrzywione przerażeniem twarze spoglądam. Z rewolweru mierzę. I wcale się nie śmieszę. Najpierw siadam w fotelu. Jakby nigdy nic. Oparty z wycelowanym w nich rewolwerem. A ci? Oczy przerażone. Cofają się w ruch łóżka. Własną nagość kryją jak potrafią. Kochasz go?